Cześć! Dziś na tapetę bierzemy bardzo ważne pytanie, które zadają nam dziennikarze od zawsze. Pytają się: Steve, dlaczego bębny? Zaczęło się od tego, że jako młody człowiek chciałem mieć coś, co wyróżni mnie z tłumu. Ja zrobiłem sobie bęben. Mój pierwszy bęben naciągnął Krzysio Pyter, czyli człowiek, którego skrzypce po wielu latach można usłyszeć na płytach grupy Psiokrew. Ciekawe jest to, że ten bęben nie służył mi do grania. Tak sobie dzisiaj myślę, że go więcej nosiłem na plecach, niż na nim grałem. Bardziej go pokazywałem światu. To był mój wyznacznik. On mówił: o, Steve jest czymś odmiennym, jest kimś odmiennym od całej szarej, ówczesnej rzeczywistości. Ludzie mają różne znaczniki, dzięki którym wyróżniają się z tłumu. Czasami jest to religia, czasami jest to ideologia, czasami jest to chęć pomagania innym. Każdy z tych wyznaczników jest takim bębnem, który się nosi na plecach, pokazując światu: zobaczcie, jestem odmienny. Ludzie czasem z tego nie wyrastają. To ważne, żeby zauważyć, że bęben, który mamy na plecach, jest instrumentem i może nam służyć do grania. Można grać z mamą. Można grać z kumplami. I nawet z wojownikami. Bębny są tanie. Już za kilkaset złotych możesz nabyć instrument, który ci posłuży do tego, że będziesz mógł grać z innymi, że będziesz częścią pewnej społeczności. Czasem można bęben zrobić z czegoś, co jest odpadem. Tak na przykład jak to surdo, ten bęben zrobiony z beczki. Zwykłej stalowej beczki. Koszt 80 zł. Jak brzmi? Możecie zobaczyć na pierwszej płycie zespołu legendarnego już, Lelek. Kiedy już zaczniecie grać, okaże się, że przydałby się fajny instrument, lepszy instrument. Na szczęście w Polsce jest wielu fantastycznych producentów. Są takie legendy jak Słoma, jak Pablo, jak Mariusz Raźny, jak Wiktor Golc, czy jak ekipa bębniarzy z Gór Kaczaskich. Bębny to po prostu radość. Bębny budują specjalne więzi. Bębniarze często do siebie mówią: lubię z tobą grać. Cieszę się, że ze mną jesteś. To są wyjątkowe chwile. Bębny to trans. Thank you.
Kurde. Bębny są naprawdę super. Do następnego. Będzie sporo od didgeridoo.